Cześć, tutaj Bartek Szermaj, podcast Strefa Przemian. Dzisiejszym gościem jest, powiem w wielkim skrócie, i tutaj od razu zaznaczam, że opisuję jedną osobę. Nasz gość ma 3 doktoraty, 23 książki i zna 7 języków. Jeżeli się mylę, to oczywiście mnie popraw i oczywiście mówię tutaj o Mateuszu Grzesiaku. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich nas oglądających, cześć. 23 książki? Wydaje mi się, że 24, teraz wiesz, już przestałem liczyć, ale one ciągle w procesie wydawniczym jest kilka, bo ja ich dużo piszę, a w tym roku będzie dużo książek naukowych, więc i one zajmują trochę więcej czasu niż książki takie bardziej popularne, mainstreamowe. To już zdecydowanie nie mogę się doczekać, żeby z nich skorzystać, bo powiem szczerze, że od 7-8 lat Cię obserwuję i cały czas widzę, jak Ty się rozwijasz, jak cały czas tworzysz coś nowego. To jest, uważam, niespotykane albo bardzo rzadko spotykane i zdecydowanie wszystkim polecam obserwować właśnie profile społecznościowe Mateusza, bo tam cały czas może się dowiadywać właśnie nowych rzeczy, a nie ewentualnie w kółko tego samego. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać troszeczkę o ludziach, dlatego że Ty swoją pracę wykonujesz od około 20 lat, dobrze mówię? Tak. Tak, zdecydowanie. Kariera zawodowa trwa w tej chwili blisko 20 lat. Wcześniej jeszcze jako nastolatek już uczyłem i byłem z edukacją mocno powiązany, natomiast nie byłem wtedy dorosły. Natomiast jestem z tym z całą pewnością wiele, wiele lat związany. Jako syn aktora występy sceniczne to zdążyłem zaliczyć, gdy jeszcze nie umiałem dobrze nawet mówić, już będąc na scenie w teatrze, więc jest już trochę czasu minęło. Dobrze, w każdym razie chciałbym w związku z tym, korzystując z Twoje doświadczenie i wielką wiedzę, porozmawiam się troszeczkę o ludziach, no bo gdzieś czytałem i to mi bardzo utkwiło w głowie, że mniej więcej ludzie żyją do 25 roku życia, a zaczyna proces wegetacji. I biorąc pod uwagę te Twoje 20 lat, załóżmy, albo nawet jak mówisz więcej lat doświadczenia, to, że przeszkoliłeś prawdopodobnie kilkaset tysięcy już ludzi, bo nawet biorąc pewnie pod uwagę jeszcze Twoje szkolenia online i tak dalej, więc może nawet już w milionach można to liczyć. Powiedz mi po kolei, zapytam Cię o mężczyzn i o kobiety, jak zmieniają się role, załóżmy zacznijmy od mężczyzn, jak na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu może nawet lat zmieniają się role mężczyzn, ambicje, ich zachowania, tego typu właśnie sprawy. Czyli dostrzegasz w ogóle jakieś takie rzeczy? Wiesz co, dostrzegam, tylko pytanie musimy osadzić w jakichś bardziej konkretnych ramach, czy to kulturowych, czy to pokoleniowych. Zdecydowanie. Mówimy tutaj o mężczyznach, o Polakach. Tak. To zdecydowanie, bo będzie nam wtedy łatwiej na to spojrzeć. To mamy z głowy, to jeszcze możemy to podzielić na pokolenia i skupić się na baby boomersach urodzonych w latach 46-64, później X-ach urodzonych w latach 65-80, millennialsach, czyli tym pokoleniu Y urodzonym między 80 a 2000 rokiem, później mamy Z-y. W związku z czym mamy przynajmniej 4 plemiona mężczyzn, na których możemy się skupiać. To zacznijmy w takim razie od Y-ów. Okej, od millennialsów. Więc masz do czynienia z pokoleniem i znowu to, że to są Polacy, też ma kluczowe znaczenie, dlatego że to jest pokolenie, które jest pokoleniem transformacji związanej z tym, że Polska z komunizmu przeszła do demokracji i pokolenie to już jest trend makroekonomiczny, globalny, pokolenie wychowane mocno na grach komputerowych. To są takie aspekty zewnętrzne, które bardzo mocno wpłynęły na ich sposób myślenia i funkcjonowania. Masz do czynienia ze zdecydowanie lepszym work-life balansem, mniejszym zakresem pracoholizmu. Poczucie własnej wartości nie jest przyczepione tylko i wyłącznie do wyników, ale także do jakości życia. Przyzwyczajenie do możliwości, które funkcjonują na rynku, bo ten rynek się otworzył i pokolenie dorastało, obserwując często chaotyczne działania rodziców, którzy gdy się zabierali w latach 90. za jakikolwiek biznes, to wtedy wszystko się sprzedawało i ta gospodarka wolnorynkowa dopiero się tworzyła. Pokolenie, którego dzisiaj na rynku pracy jest aż 9 milionów ludzi, w związku z czym mamy nawet 40-latków, którzy są też członkami tego pokolenia. Ludzie, którzy mocno stawiają na to, żeby mieć równowagę między życiem zawodowym oraz osobistym, zdecydowanie wyższe, choć nie takie jak w przypadku młodszych, czyli 20-latków, poczucie własnej wartości ze względu na powolne, konsekwentne odchodzenie od polskich demonów przeszłości, przede wszystkim związanych z zaniżaniem poczucia własnej wartości, kompleksami. Pokolenie, które w mniejszym stopniu było ofiarami oddziaływania
alkoholizmu oraz bicia, a co za tym idzie siłą rzeczy, wychowali się w warunkach, które były zdecydowanie bardziej zdrowe, chociaż mówienie o zdrowiu psychologicznym Polaków, to musielibyśmy wziąć pod uwagę, że ryzykujemy oksymoron, szczególnie w przypadku starszych pokoleń, które chociażby jak weźmiemy pod uwagę mężczyzn z pokolenia baby boomers, to masz 33% zdiagnozowanego zespołu stresu pourazowego, PTSD, w związku z czym horrendalnie to wpływało na poczucie własnej wartości, więc to są takie główne aspekty. Mocno pokolenie nie tak bardzo oparte o karierę, jak wcześniejsze pokolenia, przede wszystkim X, czy nieumiejące żyć w ogóle poza konceptem pracy, pokolenie baby boomers, oparte mocno o patriarchat, o to, że to, co męskie, rzekomo mądrzejsze od tego, to, co kobiece, że to, co starsze, wiedzące rzekomo więcej niż to, co młodsze, że to, co większe, rzekomo lepsze od tego, co mniejsze. Mocniej zdecydowanie baby boomersi religijni. Największy odpływ w tej chwili z Kościoła katolickiego masz wśród młodych Polaków. To już bardziej zety, ale milenialsi też zdecydowanie mniej religijni, co wpływa na obraz mężczyzny i dopuszczenie już na tym etapie aspektów kobiecości do siebie, tak tradycyjnie rozumianej, przede wszystkim związane z autoekspresją emocji, wcześniej traktowane jako słabe. Przyzwolenie na to, żeby czuć i to okazywać. Smutek, słabości, obawy, zdecydowanie wyższy poziom wrażliwości, który byłby traktowany pewnie przez stereotypowego baby boomersa jako przykład bycia rzekomym mięczakiem, dlatego że tamci te emocje wypierali, stawiając na to twarde, plemienne, męskie, tradycyjne podejście. Czyli podsumowując, co powiedziałeś, to idzie w dobrym kierunku. Nie wiem, dlatego że wiesz co, nie wiem, czy w dobrym kierunku, bo to jest ewolucja. Ewolucja nie ma nic wspólnego z moralnością, czyli ona nie jest ani dobra, ani zła. To idzie w kierunku adaptacji do istniejących warunków. A ponieważ warunki, i w tym kontekście nazwałbym to faktycznie dobrym, użyłbym tej oceny, warunki wymagają zdecydowanie większej autoekspresji i łączenia ze sobą kobiecości i męskości w jeden spójny, człowieczy, humanistyczny organizm, który jest zbalansowany pod każdym możliwym kątem. Dlatego też ta męskość i zresztą kobiecość temu wtórująca, bo to jest proces równoległy, się rozwija po to, żeby stawać się pełniejszym organizmem. A ponieważ autoekspresja jest jedną z bardziej fundamentalnych potrzeb każdego z nas, autoekspresja to jest możliwość przyzwolenia na to, żeby mówić i robić to, co się myśli i czuje. Dlatego ona jest absolutnie kluczowa, żeby mężczyzna nie trzymał w sobie tego, co się z nim dzieje, bo wtedy mamy kłopoty, a kłopoty mamy duże. Mężczyźni w Polsce 3 razy częściej popełniają samobójstwa od kobiet, w związku z czym mówienie o silnej płci jest mrzonką, jakbyśmy popatrzyli sobie na to poprzez ten pryzmat twardego gościa, który rzekomo ze wszystkim sobie daje radę, bo z emocjami sobie nie daje. Mężczyźni po utracie pracy mają większą depresję od kobiet i gorzej sobie z tym radzą, gorzej sobie dają radę z rozstaniami, a młodzi mężczyźni, nastoletni mężczyźni w Polsce są na drugim miejscu, w ogóle polskie nastolatki są na drugim miejscu popełniania samobójstw w Europie, w związku z czym to są bardzo konkretne rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę i to zaadresować. Wiesz, masz w Polsce nadal 4 miliony kobiet to ofiary przemocy domowej. I jak popatrzysz na to, że jest to w sumie 10% społeczeństwa, jak to jeszcze podzielimy na mężczyzn i kobiet, no to jakiś procent tych mężczyzn jest odpowiedzialny za robienie krzywdy. I to są rzeczy, które na pewno musimy zaadresować i zastanowić się, z czego to wynika, jak temu przeciwdziałać. Dobrze, a wspomniałeś jeszcze o tym, że polscy nastolatkowie mają na drugim miejscu największy odsetek samobójstw w Europie, tak. Samobójstw w Europie, tak. Można jakkolwiek określić, skąd to może wynikać? Albo jak jest... Oj, to jest... Wiesz co, Bartku, to jest temat rzeka. On jest wielki, bo masz z jednej strony
masz sytuacje związane z aspektami alkoholizmu. W Polsce spożycie alkoholu wynosi 12 litrów czystego alkoholu per capita rocznie. Od 12 litrów zaczyna się poziom degeneracji społecznej. Polacy nie wylewają za kołnierz, a to ma bezpośrednią konsekwencję w postaci tworzenia bardzo dysfunkcyjnych systemów rodzinnych, w których między innymi dziecko odgrywa nie taką rolę, jaką powinno, czyli przestaje być dzieckiem, zaczyna być ratującym bohaterem, kozłem ofiarnym albo inne kwestie, nie będziemy tutaj wchodzić zbytnio aspekty terapeutyczne, ale powiedzmy, że zaburza to psychikę. O, i to by było najistotniejsze. Druga kwestia jest związana z aspektem ekonomicznym i tym, ile Polak statystycznie zarabia. Jak weźmiemy sobie naszego bohatera milenialnego, czyli kogoś, kto ma mniej więcej między 20 a 40 lat, to musimy odnieść to do zarobków, jakie on otrzymuje i zastanowić się, na ile mu to starcza i czy koreluje to z aspektem jego zadowolenia. A ponieważ statystyki pokazują, że większość Polaków, zdecydowana większość jest niezadowolona z tego, ile zarabia, no to możemy wyjść z założenia, że to jest związane z jakąś frustracją, a ta frustracja oczywiście obniża jakość jego życia psychicznego. W związku z czym to są następne rzeczy, które będą miały wpływ na to, że niezadowolony czy sfrustrowany rodzic w odpowiedni sposób nie zajmuje się psychiką swojego dziecka. Następny aspekt to jest kwestia horrendalnego osamotnienia. Znowu akurat rozmawiamy o nastolatkach, ale rozumiem, że podmiotem najbardziej interesującym nas jest millennials. Ja popełniłem kiedyś, jak w Stanach pracowałem, taki duży artykuł na temat pokolenia samotności i nazwałem go w ogóle epidemią samotności, gdzie okazuje się, że pokolenie millennialsów jest najbardziej samotne w historii i że ta samotność, i nie mówimy też tylko o sytuacji, w której masz 35% gospodarstw domowych w Unii Europejskiej, którymi zarządzają single. Nie mówimy o tym, bo bycie samemu, a bycie samotnym to są dwa różne światy. Mówię byciu samotnym, czyli uczucie, że się z nikim nie jest, można być samotnym w związku. To jest bardzo samotne pokolenie, a samotność jest zła. I to mówimy w takich kategoriach, że powoduje, zwiększa agresję, depresję, zabija, umiera się szybciej po samotności, ludzie są mniej zdrowi na ciele i na umyśle, więc to znowu wpływa, bo masz cały ekosystem kulturowy na młodsze pokolenia, które są czasem wychowywane przez na przykład takich rodziców. W związku z czym, jeżeli dodamy do tego aspekt skupienia się na rodziców nastolatków, na karierze, no to mamy deprywację emocjonalną w postaci odrzucenia, deprywacja troski, deprywacja empatii i wtedy te dzieci, nie ma się kto nimi zajmować, są zdane na to, żeby siedzieć w komputerach. Teraz nakładasz na to aspekt pandemii i tego, że jest deprywacja w aspekcie potrzeb społecznych, czyli nie ma afiliacji, interakcji, nie ma akceptacji, nie ma bliskości, maski zasłaniające twarz nie pozwalają budować kontaktów z innymi i to wszystko składa się, między innymi, bo temat nie jest zakończony, składa się na to, że taki nastolatek sobie nie umie poradzić, nad czym bardzo ubolewam, więc chciałbym, żeby przebrzmiało w naszym wywiadzie, że jeżeli oglądają nas nastolatkowie, a pewnie jacyś oglądają, albo macie do czynienia z nastolatkami, czy z kimkolwiek innym, kto opowiada o samobójstwie, albo widać, że źle się czuje, to proszę, żebyście tego nie ignorowali i poinformowali odpowiednich ludzi, do których macie zaufanie, bo temu należy zapobiegać, można tym ludziom pomóc i permanentne rozwiązanie, jakim jest próba samobójcza, samobójstwo, nie jest adekwatnym sposobem radzenia sobie z problemem, który ze swojej natury ma charakter przejściowy. Innymi słowy, znajdźmy rozwiązanie, które faktycznie rozwiąże ten problem, zamiast ze sobą skończyć. Zapytałem Cię o to nie bez przyczyny, dlatego że czytam Twoje posty i wiem, że na ten temat również pisałeś i wiem, że właśnie słuchają nas nastolatkowie, ale też rodzice i właśnie bardzo mi zależy na to, żebyś powiedział właśnie, jakie są te liczby, jakie są przyczyny, bo mam nadzieję, że chociaż część osób wyciągnie z tego wnioski i zacznie właśnie to zmieniać, bo te statystyki są po prostu straszne, no jakby co? Nie powinno do tego dojść, a ta pandemia jeszcze to tylko pogłębiła, tak? Na to wychodzi. Są. Wiesz, i jest mi przykro, bo gdzieś jako społeczeństwo musieliśmy mega schrzanić.
musieliśmy gdzieś przegapić jakiś aspekt, że to, co jest najważniejsze, czyli przyszłość naszego narodu w postaci młodych ludzi, że my nie zwróciliśmy wystarczającej uwagi na ich potrzeby, na to, kim oni są, na to, co się z nimi dzieje, na to, żeby dzielili się z nami swoimi emocjami jako rodzicami, na to, żeby szukali wśród nas autorytetów, a niekoniecznie w patostreamingu. I przegapiliśmy to. I przez to, że przegapiliśmy, ja uważam, że to my, jako starsze pokolenie, jesteśmy za to odpowiedzialni i to my powinniśmy bić się pierwsi, przepraszać i podejmować kontrdziałania, takie, które służą do tego, żeby zadbać o to młodsze pokolenie. I tym akcentem ten temat na razie zakończmy, bo też nie chcę, żeby ten wywiad była jakby przykry. No, to są fakty i to jest przykre i to trzeba przyjąć na klatę i mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, że to wszystko powiedziałeś, te osoby, które tego słuchają, wyciągną z tego wnioski. Powiedziałeś sporo na temat mężczyzn, wróćmy do tego koru naszego wywiadu. Powiedz proszę, jak to wygląda u kobiet. Weźmy sobie pod uwagę ten sam dokładnie, to samo pokolenie. No więc zmieniają się modele i zmieniają się role. Biorąc pod uwagę, znowu, możemy się skupić na aspekcie demograficznym i aspekcie psychograficznym. Standardowo Polka dzisiaj rodzi, mając lat 27. No, to jest zdecydowanie wyższy wiek niż kiedyś, w momencie, gdy to występowało latami wcześniej, bo się skupia bardziej na innych aspektach. Więc aspekty psychograficzne, socjologiczne wskazują na to, że wartości powiązane z niezależnością i skupienie się bardziej na potrzebach około zawodowych, bardziej niż aspektach rodzinnych, wydają się być przejmującą i coraz bardziej dominującą kwestią. Wiadomo, że określone programy polityczne wcale nie zmotywowały Polek do tego, żeby się częściej rozmnażały i miały więcej dzieci, bo nadal ten odsetek wynosi 1,55 w Polsce i nie jest najniższy w Europie, ale jest niski. W innych krajach jest to lepiej rozwiązane, co daje nam do myślenia, że nie chodzi tylko o to, że rząd daje pieniądze, żeby Polki chciały mieć dzieci, bo to nie jest motywacja, która ma charakter wewnętrzny, ale przede wszystkim, że zmieniły się wartości i na czymś innym skupia się Polka statystyczna niż na tym, żeby iść w kierunku tego, w jaki sposób funkcjonowała jej matka albo babcia, które pewnie sugerowały, że w chwili, gdy jest określony wiek, to wówczas już najwyższy czas skupić się na mężu oraz dzieciach. I wtedy był to, nazwałbym to, rodzinocentryzm, mocne skupienie się na tym aspekcie męża oraz dzieci. Dzisiaj uważam, że Polka zdecydowanie bardziej stawia na swoje ja i na autonomię, co nie jest znowu związane tylko i wyłącznie z aspektem płci, tylko bardziej kultury, dlatego że całość pokolenia milenialsów, czy też poprzez rozwój tego tak zwanego generation me, czyli pokolenie ja, o wiele bardziej stawia na aspekty oparte o jacentryzm. I to nie jest absolutnie nic ani złego, ani dobrego. To jest po prostu pewne zjawisko socjopsychologiczne, z jakim mamy do czynienia. I myślę, że jest dobrze obserwować zmiany, jakie zachodzą. Tutaj w ogóle bym nie określił, bo wcześniej zapytałeś, czy zmiany są dobre. W ogóle nie podłączałbym do tego tutaj moralności, tylko bym obserwował to, w jaki sposób funkcjonuje teraz rzeczywistość i w odpowiedni sposób się do niej dostosowywał. To już nie jest emancypacja o charakterze prawnym, kiedy kobiety musiały walczyć o prawo do głosowania. Mamy innego rodzaju modele, innego rodzaju ewolucje w kontekście chociażby możliwości, weźmy sobie zmianę pod kątem autoekspresji gniewu. Kojarzysz, jak były protesty jakiś czas temu związane z Trybunałem Stanu? No myślę, że ci baby boomersi, którzy zasiadają w rządzie, jak oni usłyszeli określone inwektywy lecące w ich strony, to myślę, że chłopaki mieli dużego zonka, biorąc pod uwagę, jak wygląda autoekspresja gniewu. Przecież Polka wychowana, wiesz, kilkadziesiąt lat temu, w baby boomersowa albo x-owa, miała absolutnie nastawienie na schemat zwany samopoświęceniem. Samopoświęcenie to jest matkoteresowość, myślenie o innych bardziej niż o sobie, poczucie własnej wartości jest oparte o zadowolenie męża, dzieci, rodziny, wypieranie swoich własnych potrzeb i wewnętrzny ukryty przymus zajmowania się kimś innym. To się pokrywa w ogóle z
koncepcją współuzależnienia. I nagle okazuje się, że to swoją drogą prowadzi do wyparcia gniewu, co też statystycznie i charakterystycznie dominowało wśród Polek, które wypierały swój gniew, szczególnie złość, w przeciwieństwie do mężczyzn, którzy bardziej kulturowo wypierali na przykład smutek albo lęk, bo mieli być twardzi. No i teraz mamy taki marsz, mamy takie protesty i nagle się okazuje, że tam z autoekspresją gniewu nie ma żadnego problemu. No to ja na to patrzę i mówię, ale mega, mega się cieszę. Tak, oczywiście, dlatego że ja wiem jako psycholog, że jakakolwiek forma wypierania emocji jest dysfunkcyjna i prowadzi do różnego rodzaju problemów, również o charakterze zdrowotnym, więc ja się cieszę, że powstaje benchmark kulturowy, w którym to ludzie, niezależnie już od z jakiego pokolenia i jakiej płci, dają sobie i mają przyzwolenie na to, żeby wyciągać z siebie emocje i mówić, co czują. To, w jakiej formie mówią, jest oczywiście kwestią dyskusyjną i kwestią debaty, w jaki sposób okazywać należy gniew. Natomiast sam fakt tego, że to się pojawiło, jest niezwykle dobry dla naszego zdrowia psychicznego jako Polaków. Mega, mega, świetnie o tym wszystkim mówisz. Powiedz mi, czy masz jakąś wydaną książkę, w której więcej na ten temat piszesz właśnie na temat kobiet, na temat mężczyzn? Jakby ktoś właśnie chciał sobie więcej na ten temat poczytać, którąś swoją książkę polecasz szczególnie? Wiesz co, myślę, że polecam Psychologię relacji. To jest, ja ją napisałem chyba 6 lat temu, natomiast jest to książka, która ma wiedzę o charakterze uniwersalnym i jest ciągle aktualna. Bardzo interesująca z punktu widzenia zrozumienia tego, w jaki sposób działają relacje między ludźmi i tam się pojawiają różne aspekty. Jest jeszcze Alpha Human, który opisuje energię czy myślenie kobiece w porównaniu do myślenia męskiego. Taka mocno duchowa książka, ja wtedy miałem inny okres w życiu, do której też zachęcam. To jedna z pierwszych tych książek chyba, co? Pierwsza to był Ty myśl chyba w 2007 roku, a później jak zacząłem je płodzić, no to się nie zatrzymałem i tak już zostało do dzisiaj. No mam nadzieję, wiesz, czytelnicy to kupują, chwalą sobie, a co za tym idzie, czuję się potrzebny. Ja działam w świecie usług, a co za tym idzie, ja służę ludziom. Ja tworzę rzeczy, które są im przydatne, dla nich przydatne, więc jak oni to kupują, to znaczy, że mnie potrzebują i sens mojego istnienia ma rację bytu. W tym samym świecie funkcjonuje i tak samo staram się myśleć, ten świat usług tak właśnie działa. A dobrze, poleciłeś swoje książki, bardzo zachęcam, jakby ktoś chciał więcej na ten temat właśnie się dowiedzieć. Dziękuję. Bardzo konkretna tam jest wiedza, zresztą mam te książki.